Cześć wszystkim, znowu po 7. Przeciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, chciałem powtórzyć tę walkę z wilkołakami. W międzyczasie odpocząłem, żeby mieć pełne zaklęcia. Zaatakowała nas grupa orklinów. I w efekcie teraz mamy wyższy poziom. Wszyscy poza Lavosem. Lavosowi brakuje paru punktów doświadczenia. 50, ponieważ tworzył nam magiczne różdżki różnych rzeczy, dlatego to kosztowało go parę punktów, więc teraz jest, nazwijmy to, opóźniony w rozwoju. W każdym razie, co ciekawego dostaniemy na 8 poziomie? No tak, zwiększenie statystyk. Dobra, ty dostajesz siłę. Umiejętności, to co zwykle. Mugo, łowca. Dajmy ci może kondycję tym razem. Zręczności tak już większej nie będziesz miał. Troszkę życia nigdy nie zaszkodziło nikomu. Jeszcze ci dać szukiwanie, czemu by nie? Większość tych skilli tak za bardzo nie ma znaczenia. Dobra, anti. Mądrości już większej nie będziesz miał. Możemy dać ci troszkę większą zręczność, troszkę większą siłę. Zręczność i tak nie będzie miała zbytnio znaczenia. Siła, jak jesteś w postaci niedźwiedzia, też nie ma znaczenia. Ale ma znaczenie, jak jesteś w zwykłej postaci. Będziesz większe obrażenia piką zadawał, więc powiedzmy. Czaroznawstwo, koncentracja, leczenie. Przedzieranie się. No i powiedzmy nasłuchiwanie. Dobra. Light. Charyzma. Ładnie, 20 dobiłeś. Aktorstwo, blefowanie. Dyplomacja, koncentracja. Przedzieranie się. Używanie, wycena. Nie wiem, wyczucie zamiarów. Coś możemy ci dać z trzeciego poziomu. Może coś z jakimś umf by się przydało. Niewidzialność dziwnie działa. Nawet jak Furok dostał większą niewidzialność, to i tak go zaraz wykryli i zaatakowali, więc w sumie... Mam słabe przeczucia co do niewidzialności. Frekwencja, głęboki sen. Przyspieszenie. Brzmi spoko, ale to już mamy na czarodzieju. Mielibyśmy coś o zatrzymanie potwora, to mogłoby się przydać na takich wilkołaków, ale... Może weźmy tobie przyspieszenie. Wtedy jeden czar dla czarodzieja się zwolni na trzecim poziomie, będzie mógł więcej kul ognia wziąć. Myślę, że to dobry pomysł. No dobra, a Lavos musi poczekać. Super. Dobra, mamy jakieś dodatkowe zaklęcia? Mamy. Później się tym zajmę. I co, i to tak nie ma znaczenia. Na razie nie będziemy odpoczywać. Dobra. Jeszcze parę miejsc do zbadania. Tak jest. Od jedno tutaj. Tylko przejście tutaj z powrotem. Ten dźwięk kojarzy mi się z Arkanum. Tam drzwi miały dokładnie taki sam dźwięk otwierania. Tutaj jest coś.
wygląda na coś. Drylp. Dobra, czy można, cokolwiek to jest, czy to można ustrzelić zwykłymi strzałami? Chyba się nie dowiemy. Dobra. Dobra. Dlaczego nikt nie może tego zaatakować? Pytanie. Tak jest. Dobrze. Nie. Czy co? Wycofajmy się tutaj wszyscy. To pomieszczenie jest przeklęte. Natychmiast. Dobra. Fonorok też. Oczywiście. Nie. Kurde, lawo został. Został sparaliżowany. No nie. Czy ty masz swobodę ruchów? Nie. Jak sobie życzysz? Przynajmniej możesz otworzyć ogień do tego czegoś. Okej, wygląda na to, że można to po prostu zabić. Dobra. Dobra. W tym postępie to zaraz wykona coup de grace dla Lavosa i będzie fajnie. Na Lavosie. Oczywiście. Paraliż, tak. Niestety nic z tym za bardzo nie możemy zrobić. Poza przyglądaniem się na tym, morduje Lavosa. Da się zrobić. Natychmiast. Cokolwiek to jest, na szczęście nie ma zbyt dużo punktów życia. Dobra. Nie, mogłeś się uciec, chyba mogłeś. Chyba, teraz masz znowu paraliż. Ajajaj. Tak jest. Ładne strzały. Pokuszenie zadaje mu obrażeń. Dobra, Lavos. Było dla ciebie ciekawe doświadczenie. Nagrodę dostajesz jedną z potek, które z tamtych orklinów zrabowaliśmy. Czy coś tu mamy? Co my tu mamy? Tak jest. Natychmiast. Czy ty nie masz miejsca? Bo nikt tu nie może się przemieszczać. Dobrze, jestem nadmiernie obciążony. Dobra. Promienna partazyna. Może ktoś mi pomoże targać ten złom? Nie, Lavos. Twoje zadanie. Promienna partazyna plus jeden. Jestem pewien. Zbytnio obciążony. Staje mi się, że to coś ma. Wiele przedmiotów. To jest przeciwko nieumarłym broń. Mam pełne sakwy. Więc może się to nam przydać. A właśnie a propos tego. Ty weź glewią. Nie możesz się już posługiwać glewią. Partazyną? Też nie możesz się posługiwać. Mam pełne sakwy. Dobra.
Dobra, w każdym razie to ponoć jest dobre na nieumarłych, z tego co pamiętam, chociaż gra nic nam o tym nie mówi. I próbujemy. Jak następny nieumarły będzie próbował zjeść Lavosa. Dobra, Lavos, dostaniesz jeszcze jedną płotkę. Płotek nam nie szkoda, tak często tutaj dropią. Dobra, Lavos. Czarodziej. Inteligencja 20, fajnie. Standardowe czary. Znaczy czary umiejętności. Coś pominąłem. A nie, masz zwiększoną inteligencję, więc masz teraz dodatkowy punkt zdolności. Jest otwieranie zamków. Masz już. Dostaniesz leczenie. Dobra. Co, masz dodatkowe zaklęcia? Możemy spróbować tą większą niewidzialność, chociaż kurczę, no to już powiedziałem, że to nie za bardzo działa. Przerażająca ilusja zabija cel zaklęcia lub zadaje mu 3k6 obrażeń. Ciekawe. Pan Kunkun ponoć bardzo lubi ten czar. Zobaczymy. Coś jeszcze? Może przenieść cel na niewielką odległość. Spróbujmy to. Może się przydać czasami. Dobra, twoimi zaklęciami tak samo zajmę się później. I tak póki co nie zamierzam odpoczywać. Dobra. Mamy tych troli, którymi możemy się zająć. Czy tego trola ubiliśmy w końcu? Tak. A tym trolem jeszcze zobaczymy, czy on nas zaatakuje, czy nie. Tak właśnie, tobie też na atak wyłączmy. Dobra, wracając do tego, co mówiłem, tak. Tymi trolami chyba jeszcze musimy się zająć. Z tego, co mi wiadomo, można przekonać jednego z tych troli, żeby dołączył do twojej drużyny. Chyba tego najsilniejszego, którego zastraszyliśmy i wymusiliśmy od niego przedmioty. Tak, wygląda na to, że to już cały poziom. Więc dobra, spróbujemy się do nich przejść. Zobaczymy, czy coś nam się uda z nim jeszcze zdziałać, a jak nie, no to cóż, spróbujemy ich zabić. Ewentualnie będziemy musieli się podleczyć, tudzież przespać gdzieś. Ten ognisty miecz na Elmo powinien całkiem nieźle na nich zadziałać. Siema, ludzie. Chyba nas nie lubicie, tak? Nie, już nas nie lubią. Umawialiśmy się, że odejdziesz. Czemu zawracasz głowę wielkiemu... Zostaw wielkie... Wielki herszt, sreszt. Dobra. Nie widzę nic więcej do robienia, niż po prostu się ich pozbyć. Dobra. Anti. Wyjdź w zwierzęcą postać. Niedźwiedź polarny. Nowa rzecz. To jest chyba jeszcze ma więcej siły i kondycji. Tak mi się zdaje. Dobra. Czy coś więcej zamierzamy robić? Tobą zaśpiewajmy.
Ruszam. Właśnie, teraz to chyba powinno dawać premię plus 2. A może nie? Mi się zdawało. Dobra, jedziemy z koksem. Ruszam. Do usług. Dobra. Jak sobie życzysz? Ciekawe, ile ten przywódca troli, jak będzie potężny. Oczywiście. Czy będzie wyzwaniem, będzie jakieś wyzwanie stanowił? Tak jest. No, przekonamy się niedługo. Jak rozkażesz. Ciekawe, czy jak mu jego. Jemu koledze zawalimy coup de grace. Ruszam. Na jego oczach. Nie, nie obchodzi go to. Natychmiast. Okej. Okay. Dobrze. Nie chciałem z tobą pogadać, chciałem się do ciebie zbliżyć. Też tutaj podejdźcie. Okej, okay, tamten troll z jakiegoś powodu się na nas rzucił. Dobra, w każdym razie zajmijmy się nim. Dobrze. Dobra, już dostał dwa ataki w końcu anti. Do usług. Dobra. Dobra, ty też masz potężny atak, też musimy tobie to wyłączyć. Oczywiście. Dobrze. Dobrze. Ty, Lavos, wszystko zużyłeś. Co możesz strzelić do tego trolla? Ale dobrze, że Elmo ma tarczę. Śliskość na nich. Domyślam się, że nie będzie najlepszym pomysłem, ale spróbujmy. Tamten się przewrócił, dobra, to powinno go trochę. Dobra, chciałem zobaczyć, jaki on ma rzut obronny, ale gra mi nie pozwala sprawdzić, więc trudno. Tak jest. Barbarzyńca szał. Do usług. Okej, ciekawe. Elmo, wyłącz potężny atak. Atakuj normalnie. Dobra. Unrok. Zostań tam, gdzie jesteś. Dlaczego atakujesz swojego kolegę? Nie wiem, okej. Jak rozkażesz. Jakiegoś powodu chyba musieli... Musieli się zagrować na siebie. Ciekawe. Jak sobie życzysz. Z boską wolą. Dobra, walczmy dalej. Dobra. Ładne uniki. Elmo. Dobra, jemu zasadzimy coup de grace w następnej turze. Natychmiast. Mogę śliskość anulować. W sumie anulujmy. By się chciało anulować, to byłoby fajnie. Natychmiast. Do usług. Jak się fajnie wyłożył anti. Dobra, no, zróbmy mu coup de grace. Dobra. Dobra. Dobrze.
podcięcie. Ała. Oczywiście. Chciałem anulować tą śliskość, ale coś nie działa. Coś nie działa z tym anulowaniem niektórych czarów. Tak jest. Dobra. Anti, możesz podziękować mu za te ciosy, dobijając go. Dobrze. Oczywiście. Dobra. Skoro to już mamy z głowy. Czy on coś miał przy sobie? Miał. Zbroja z kości trolla. Magiczny naszyjnik. Kościany hełm. Magiczny pierścień. Wygląda jak ten pierścień odporności na... Zbroja z kości trolla. Wiecie co, i tak idziemy zaraz do miasta, więc wezmę na sprzedaż. Tak jest. Ty nic nie masz, a twój kolega już nic nie ma. Oczywiście. Dobra. Proszę nie iść naokoło, tam jest zły troll z bobołakiem, którego póki co nie chcemy... z którym nie chcecie się spotkać sam na sam. Dobra. Dobra. Tak. Tak jest. Ładnie. Dobra, to zdejmijmy jeszcze tego trolla z bobołakiem. Ostatnio to było troszkę z nim problemów. Ale może uda się ich oplątać czy coś. Okej, trolla się udało oplątać. Dobrej to. Co do bobołaka. Jak sobie życzysz. Tak, Lavos może przywalić błyskawicą po swoich i go zadać obrażenia, ale może nie. Oczywiście. Rzuć sobie magiczną broń na kuszę i spróbujemy do niego postrzelać. Ty tak się wycofaj. Tak jest. Dobra, Elmo podejdź tutaj. Dobra. Sol, poczekaj. Anti, kurde, gdzie żeś ty polas? Ja chromole. Spróbuj się przebić. Zablok. Okej. Z boską wolą. Nie! Mugox! Ja pierdzielę. To Anti miał tam leść. Jakie nienawidzę tej gry. Czasami. Tak jest. Tak jest. O nie, bobołak to jednak też jest oplątany, okej. Może zajmijcie się trolem. Dobrze. Anti niech zrobi bieg. Poruszanie się, bieg. Oczywiście. Bieg wstydu. Dobra, Mugo, szczelaj. Masz plus jeden rzutów na atak. Przez to, że nie używamy już szybkiego strzału, więc... Dobrze. Oczekuję rezultatów. Ruszam. Dobra. Ruszam. No nie, ich kosimy. Dobrze.
Kiedyś dobiegnie Shanti. Natychmiast. Dobra. Oszczelajmy tego bobułaka, ile jesteśmy w stanie. Natychmiast. Nie mam kompletnie żadnych... Nie chcę do niego podchodzić, kiedy nie muszę jeszcze. Dobra. Z tego co pamiętam, ten bobołak on strasznie kosił. Spróbujemy użyć broni dalekosiężnych, żeby go zdjąć. Tak jest. Bo ten bieg niewiele więcej daje niż po prostu dwie akcje ruchu. Z boską wolą. Tak jest. Tak jest. Dobra, sobie poczekaj. Ruszam. Anti. Jak sobie życzysz? No może coś daje. Bez tego chyba jednak ma jeszcze mniejszy zasięg. Tak jest. 10 PW ładnie. Natychmiast. Natychmiast. No ładnie. 24 punkty obrażeń. Premia za siłę. Tutaj wyrzuciłeś 7 z 8, ładnie. Premia plus 7 za siłę. Plus 1. Święta Partazyna plus 2d6 kłutych. No broń jest po prostu dobra. Wiecie co? Chyba po prostu Light jest... No to, że jest dużo lepsza od tego miecza oburęcznego. Więc chyba Light po prostu będzie teraz nią walczył. Tak, losowo zadała dodatkowe 2d6 obrażeń kłutych. Nie wiem, czy to tylko przeciwko bobułakowi z jakiejś przyczyny. Dobrze. Czy... Ruszam, tak jest. Czy po prostu ona ma taką opcję, że... Ona ma taką opcję, że ma te dodatkowe obrażenia. Nie mam pojęcia. I mogłeś cały czas się tędy przemieścić jednak. Nie wiem dlaczego tam było, pokazywało się zablokowane przez magię. No nic, dobra, ta gra jest pełna. Pełna dziwnych tych... rzeczy. Dobra. Te drzwi są zablokowane przez magię. Nie wiem, jak się przez nie przedostać. Poczytam. A jak nie, no to cóż, to jest cały ten poziom. Więc w następnym odcinku idziemy na poziom trzeci. No i coś jest? Chyba już nie. Tak, tylko w międzyczasie, jak zwykle, odwiedzę miasto, posprzedaję parę złomów, przygotowuję znowu zaklęcia. No i cóż, schodzimy na poziom 3, trzeci z 4. Jesteśmy bliżej końca gry niż kiedykolwiek wcześniej. A co poza tym, cała nasza drużyna jest na 8 poziomach. Jeszcze mamy 2 poziomy do osiągnięcia maksymalnego. Myślę, że nie powinno być z tym problemu. Dobra, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!